Muszę powiedzieć, że zespół Słupcy przez większość tego meczu był jednak ekipą lepszą od nas. To oni stworzyli więcej sytuacji, rzeczywiście byli częściej w posiadaniu. To chyba nie był ewidentnie nasz dzień. Dużo strat. Mieliśmy sytuację na początku pierwszej połowy niewykorzystaną i później rzeczywiście ta gra była niemrawa. Cieszy to zwycięstwo na pewno, szczególnie w takich okolicznościach, bo to pokazuje charakter tego zespołu, że nawet jeżeli potrafimy grać słabo, potrafimy strzelić 3 bramki, potrafimy strzelić się na wyjeździe i pokazujemy, że gramy do końca, bo chyba obie te bramki zostały strzelone w doliczonym czasie i chwała chłopakom za to, że potrafiliśmy naprawdę tutaj uzyskać rezultat, który daje nam awans do finału Pucharu Polski, z czego się na pewno cieszymy. Ale co się działo? Słupca, zespół, który powiedzmy na poziomie, bo gra w innej grupie czwartej ligi, ale wy jakoś jakbyście już ten mecz wygrali przed meczem, tak bym powiedział. Nie sądzę. Myślę, że do każdego przeciwnika podchodzimy z szacunkiem i do każdego meczu podchodzimy na 100%. Może to nawarstwienie spotkań. Gramy rzeczywiście teraz środa, sobota, ale tutaj bym nie szukał. Czasami po prostu tak jest, że jest gorszy dzień, nam się dzisiaj trafił, ale i tak wygrywamy i to myślę, że cieszy najbardziej. No właśnie, to co najgorsze, czyli ten taki punkt krytyczny za wami już tego sezonu? Na pewno każdy następny mecz będzie jeszcze trudniejszy, ponieważ raz, że jest to końcówka sezonu, dwa, że jednak cały czas każdy chce pokonać Luboń i jest to już bodajże 28 mecz bez porażki. Powiem więcej, w tej rundzie nikt nawet nie potrafił z nami zremisować i myślę, że drużyny specjalnie mobilizują się na mecz z nami i tym bardziej jakby dla nas jest trudniej, ale za każdym razem, w każdym tygodniu, w każdym meczu pokazujemy, że nie ma na nas mocnych i mam nadzieję, że tak zostanie po prostu do końca tych rozgrywek i głęboko w to wierzę.